Cześć i czołem, moi drodzy, ja jestem Szpaku Szpakowski i witam was Hearts of Iron 4 w Wielką Brytanią, która już powolutku wyzwala Europy kawałek po kawałku i cały czas do przodu. Jak na razie odbijamy spokojniutku Danię, bo Dania jest naszym taki rejonem, który musimy chyba odbić, tu nie ma akurat żadnych wątpliwości. Wiecie co? Usuńcie ogólnie te wszystkie plany świata, bo to jest śmieszne po prostu, co wy tam robicie. A wy atakujcie z tego. Wy atakujcie stąd. Jak zniszczymy tutaj te kilka skociołkowanych dywizji, no to będzie już po prostu rewelacja. Pyk. Może wy teraz próbujcie się przebić przez rejony niemieckie. Dacie się radę przebić? Dacie się radę przebić. Tylko po prostu potrzebujemy tutaj jak najwięcej sił. Dobra. Dalej, jak wygląda sytuacja tutaj gdzieś na froncie? Odwołaliśmy nasze ciężarówki, abyśmy mogli rozprzestrzenić się jak najszybciej. Wiecie co? Powinniśmy jakoś... One niech po prostu... One powinny czekać na rozkaz. Stąd. One powinny czekać na rozkaz stąd. I wy, panowie, nawet powinniście trzymać tutaj na razie granicę. Nie odbijemy na razie Kopenhagi. Oni zaciekle się bronią na tych rejonach, a my będziemy mogli prowadzić ofensywę morską stąd, dotąd. Do Gdańska. Więc wszyscy niech się ustawią. Ciężarówki też nasze się niech tutaj gdzieś ustawią. I będziemy po prostu prowadzić desantować się w Gdańsku. Mamy kontrolę nad morzem w Gdańsku, czy nie? Mamy! Prawda? Tak. Ale czekaj, 7 dni? Czy nasz generał coś dostał? Jakieś plusy, bonusy do... Dlaczego tylko 7 dni chcecie się... Armia jest na pozycjach i tak dalej, ale macie, wiecie, że macie wszyscy w razie czego się desantować, prawda? No właśnie, bo tu jedna armia ma się desantować, ale ja chcę, żeby wszystkie armie się desantowały. Dlatego właśnie, jedna armia ma 7 dni przygotowania i tak się dziwiłem, coś tu mi się nie zgadza. Tutaj te kilka dywizji będzie się broniło, cały czas rozbijało te ataki wojsk na Kopenhadze. Nie odbijemy na razie Kopenhagi. Kopenhaga na razie... Co tu się stanęło? Czemu nas przełamali na froncie? Czemu nas przełamali na froncie? I dlaczego my ich zaraz przełamimy na froncie? Wiecie co? Musicie rozszerzyć ten front troszkę. Tyk. I musicie wyniszczać te wojska, które znajdują się... O, tak idealnie właśnie. Trzeba rozbijać. Wow, musieli znaleźć jakąś lukę i po prostu weszli sobie w nią jak do siebie. Więc możemy na razie tak. Odwołajmy jakoś 6 wojsk tu i przejdą tu. A tu odwołamy z 2 oddziały i też przejdą do tego. Czy po prostu tutaj broniła dwójka albo trójka. Tutaj będzie broniła jakaś trójeczka, tutaj jakaś dwójeczka. Będzie idealnie. A my możemy już powoli robić plan odbicia Warszawy. Zanim ruskie podejdą. Ale Niemcy są już wykrwawieni. Widzicie, że nie dają sobie zbytnio rady na froncie z naszymi przeciwnikami. Znaczy wrogami, to już nie są nas przeciwnicy, to są wrogowie. Śmiertelni wrogowie. To są faszyści i naziści. Podejdziecie tutaj, wy możecie atakować ich od tyłu. Widzę, że biją nasze niezorganizowane wojska, więc powinniśmy coś z nimi zrobić. Dobra, wy podejdziecie sobie tutaj. A wy gońcie tych Niemców. Podejdźcie tutaj. Będziecie cały czas gonili i niszczyli naszych niemieckich wrogów. Jak tam wygląda? Będziecie mogli się przejść? Będziecie mogli. Armia się przygotowuje. No to się przygotowujcie. I zaraz po tym przyjdą ciężarówki i może wyślemy kolejne jakieś śmieszne dywizje, które im będą chciały pomóc. Oczywiście pozostaje dalej kwestia, co możemy zrobić tutaj z... Jezus Maria, ile tam trzymałem wojsk? Jak na tylko taką Kopenhagę, to naprawdę tego jest sporo. Dobra, skoro Paryż się znasz... I skoro powiem wam, moi drodzy, skoro USA... Oj, ej. O. Skoro, moi drodzy, mamy dla siebie tutaj... Oczywiście dajcie jakieś kontrole pod rejonami. Tak, na przykład tak, dobrze. Będziemy więcej kontrolowali dla siebie, więcej fabryk będzie dla nas i tak dalej. No oczywiście trzeba więcej naprawiać, no ale... Co złego to nie my. Aluminium. Pyk. Ropa. Pyk. Powiem wam taką ciekawostkę, bo skoro widzimy tutaj lotnictwo i nasze i... Co? Ile tutaj samolot lata? Skoro tutaj widzimy lotnictwo nasze, amerykańskie, znaczy brytyjskie i amerykańskie, to ja powiem wam taki kawał, taki historyczny, który jest prawdziwy. Moi drodzy, kiedy nadlatują Brytyjczycy, to chowają się Niemcy. Kiedy nadlatują Niemcy, chowają się Brytyjczycy i Amerykanie. A kiedy nadlatują Amerykanie, chowają się i Niemcy, i Brytyjczycy. Śmieszny żart, nie? A o co w tym chodzi?
jest mega prawdziwy. Nie, amerykańscy piloci byli tak ułomni za przeproszeniem, że oni bombardowali swoich. Oni bombardowali swoich po prostu, znaczy po swoich, po prostu, o, przeciwnik na dole, czołg, na pewno panzer niemiecki, iść panzer, i panzer, panzer. No to bombardowali panzery. Tylko że to właśnie były Shermany amerykańskie albo brytyjskie, bo Brytyjczycy też korzystali z dużej ilości Shermanów. Może podejdziecie też tutaj, cały czas rozciągamy front. I tak, dlatego nasza w wielu filmach, dlatego tak ogólnie Niemcy, znaczy Niemcy, Brytyjczycy czy Amerykanie mieli gwiazdki, ale na górze czoł, na górze. Czyli jak po prostu, że pilot widział, że ej, nie szalamy, on ma gwiazdkę, on jest dobry. Tak. Amerykańscy piloci byli do tego przystosowani. Dobra, płyniecie do Gdańska. I jest. Dobra, Gdańsk jest nasz. Odbijmy sobie to lotnisko, żebyśmy mieli tę kontrolę nad lotnictwem. I wystawimy tutaj jakieś dodatkowe siły. Może i jedną jakąś jednostkę. Pyk. Przyłączymy was do was i możecie podejść sobie tu. Dobra. Polacy, mamy wasz Gdańsk. I nikomu nie oddamy. Oczywiście Niemcy nie kontrolują już na morzu tych rejonów, ile na przykład my kontrolujemy. Ale wiadomo, no nie można mieć wszystkiego. Tylko na moment za chwilę podejdą nam tutaj przeciwnicy. Już podchodzą, widzicie? Już tutaj podchodzą. Już będą nas męczyć. Jakie samoloty są? Nie ma samolotów. A my będziemy potrzebowali tutaj raczej. Zatem jakieś tutaj może 300 gladiatorków. Tak tylko po prostu, żeby latali nad tymi rejonami i pilnowali. I trzymali po prostu władzę. Skoro wy tutaj jesteście, może was rozprzestrzenimy i ciężaróweczki podjadą na froncie, wiecie jak? Chciałbym, żeby rejon był na przykład odbity tak. A wy dołączycie do tego planu. Tylko chciałbym, żebyście wszędzie chronili. Chcę, żebyście chronili i tutaj. I żebyście chronili tutaj. I wszędzie. Istru i go. Ciężarówki. Jazda. Oczywiście przychodzą tu teraz wojska RPA. Nie wiem skąd w ogóle wzięli te wojska RPA, ale wzięli skądś, więc cały czas jakoś odbijają. Mamy kolejny desant. Kolejny desant nam się udał. To jest po prostu broń na wszystko. Możemy robić jakieś nowe siły? Jak wygląda z produkcją sprzętu wsparcia? Jakoś to idzie. No jesteśmy troszkę do tyłu przez masową produkcję samolotów. To akurat jest fakt niepodważalny, że produkujemy po prostu dużo tych samolotów. No i traci na tym cała reszta przemysłu. Dobra, Polacy, odbijemy wam fajne tereny. Wasze zwłaszcza. Aż do Warszawy, bo Warszawa ma po prostu najwięcej manpowera, więc będą mogli produkować więcej jednostek. Może kogoś obsadzimy sobie do rządu. Kogo moglibyśmy obsadzić? Zakulisowy zdrajca, główny kwartemistrz. W ogóle wiecie co ogarnąłem? Że, jaką mamy bazę tutaj? 200. Powinniśmy zwiększyć bazę lotniczą do maksymalnego poziomu. Bo jak na razie widzę, jakoś nie kwapią się zbytnio do ataku na Hongkong. Bardziej wolę nie obsadzić wojska tutaj. Ale jak my się tylko ruszymy, to nie ruszałem na Hongkong. Dobra, ruszacie tutaj, super. Patrzę podjąć już do tej Warszawy od razu. Patrzcie, polskie autostradach. Ej, proszę, nie? Proszę jak nie robić, proszę nas nie zamykać. Dobra, już myślałem, że nas zamkną. Tylko za mało mamy tutaj sił. Moglibyśmy iść więcej. Ale wiecie jak to jest, no. Musielibyśmy zrezygnować z 60 bombowców. A ja lubię mieć te bombowce, już w ogóle jest 600. Zwiększmy na przykład produkcję tych bombowców na przykład do tylu. Przy okazji, możemy robić jeszcze lepsze i zrobimy je. Bombardowanie może 2, niezawodność 3, zasięg 1, silnik tutaj zwiększony. O. I dobre, Lincoln Mark 1. Pyk. I pyk. I od razu brakuje nam o wiele więcej aluminium. O Jezus, wykończą nas te samoloty, tak fizycznie, psychicznie. Ale przy okazji, jak będziemy rozbudowali fabryki, potrzebujemy teraz więcej sprzętów. Jak w ogóle z karabinkami wygląda sytuacja? 25 tysięcy. Bombowce też jakoś fajnie działają, ale wkrótce już możemy powolutku zmniejszać ich ilość. Wiadomo, fajnie to wygląda, gdy tak bombardują w ogromnych ilościach. Nie dajcie tej rady w powietrzu. To może zwiększymy ilość myśliwców. No, zwiększymy. Na razie tej bronicie, spoko. Wiecie co? I stójcie. Już nigdzie nie atakujcie. Musicie się po prostu stać i nigdzie nie atakować. 25 funtówki na lepsze modele. Tutaj jest te nasze PM-ki też na jakieś o wiele sterlinki lepsze.
Tyle rzeczy do wybadania. Tyle rzeczy tutaj mam do zrobienia. Może tutaj jakieś większe infrastruktury. 44 dni to niedługo. Mamy 42 rok. Tutaj jeszcze jest za długo na wybadanie. Ale może wydobycie 2. Dobra, wiecie co? Nie atakujcie już. Nie atakujcie już. Trzymajmy się na razie tej posty i poczekajcie na jakiś rozwój. Na rozwój sił, dodatkowe posiłki. Niemcy są już w kłopotach. Niemcy coraz mają większe kłopoty, a my. No, jesteśmy coraz mocniejsi. Mamy nawet więcej fabryk wojskowych niż oni. Tylko że nasze fabryki wojskowe idą na produkcję ogromnych. Ogromnych, nawet bym powiedział. Ogromnych ilości samolotów. Strategicznych bomboców, dokładnie. Wiecie co, wy też tutaj zaatakujecie. Wy też tutaj zaatakujecie. Coś tu się stanęło. Co mogliśmy? Obrona przeciwlotnicza. O, to będzie dobre. Dobra, tutaj was rozbijemy i pyki, kolejny kociołek, kolejne wojsko odpadają. Polsko, broń się, tutaj Polska, na rejonach polskich musimy walczyć. Może wam, może tyle gdzieś dywizji wywalczyło? Bo tutaj dajecie sobie świetnie radę, gdybyśmy mogli jakoś się wbić w tych. Dacie się radę w nich wbić? W sumie? Może dalibyście się radę w nich wbić, to byłoby dobre. Nie, nie dacie. Będzie po prostu marnowanie sprzęt, manpowera i wszystkiego. Stójcie. Ha. Ha to jest skrót. Stop. Więc stójcie i nic nie róbcie. Dlaczego tu nie ma żadnych wojsk? Czy was gdzieś pokonali na tym froncie? Czy Niemcy przychodzą na kolejnych ofensyw? Tak by to wyglądało. Chyba będziecie musieli sobie odpuścić Warszawę na chwilę obecną. Wiecie co? Tak. Brońcie się. Nie wiecie, jakie obszarze? Na obszarze takim. Musicie się wycofać i bronić ten obszar. A stąd to będzie tak dokładnie jak z Holandią. Poczekają na jakieś kolejne 24 armie i wtedy ruszymy. Jedź tu, szybko, szybko, szybko. Ej, pomóż mi tu. Wiecie co, to może zmienimy ten szablon. Może zmienimy to tak, na tak, tak i tak. Wszystko tutaj ruszymy. Rewelacja. Tylko że no, pani ma by to mieć dla siebie, tak naprawdę. Ej, ej, cieża. Dobra, ale już Gdańska oddać nie możemy. Bo oddając Gdańsk, tracimy tak naprawdę... Bo oddając Gdańsk, tracimy tak naprawdę tutaj manpowera. Znaczy manpowera, może... możliwość bazy zaopatrzeniowej. Ale pilnujcie, tak? Wszyscy się naraz, czy nie? To jest chciał. Tak, no i puścicie, bronicie tu. Oczywiście kontrolę naciskamy, że mają się przydać z jakiejś armii. Co dajecie? Sprzęt wsparcia. O, spoko. Przyda się na pewno. Ciężarówki również by się przydały, bo nie produkujemy ich. Wiecie co? Zrezygnujmy już z tak wielkiej i masowej ilości produkcji samolotów, bombowców. Na rzecz właśnie produkcji ciężarówek. Może to jakiejś artylerii, karabinków. Bo nie, ale nasz sprzęt wsparcia się przyda. Odwołajmy sobie produkcję aż tak dużą, jeżeli chodzi o aluminium. Tak, wiem, rezygnuje na rzecz bombowców. Rezygnuje z bombowców tak mocno. No ale w tym przypadku jest to 100% uzasadnione. I poczekamy się jeszcze raz. Jeszcze raz się wbijemy na tereny niemieckie, ale już jakąś. Może jakoś troszkę inaczej. Niestety byliśmy w Warszawie przez chwilę. Powstanie warszawskie się nie odbędzie, ale jednak musieliśmy oddać to. Po prostu brakuje sił. Dobra, może tak podejdziecie. Pyk. Rewelacja. Bo was nie możemy się przebić w żaden sposobie. Ale gdybyście na przykład wy tutaj już atakowali, a wy zrobilibyście kontrofensywę w tym rejonie. O! Ty, patrzcie. Super. Skoro już mamy ten obszar, może teraz byśmy na przykład wybadali sobie... Może wydobycie lepsze. Bo wydobycie zawsze na propsie. Wycofajcie się stąd, wycofajcie się z tego rozkazu głupiego. Stójcie tu. Nie wiem, kogo to jest rozkaz, ale na razie nic nie róbcie głupiego. Ładajcie sobie tutaj i atakujcie ich z tej strony. Z dwóch stron ich zaatakujecie i odbijemy sobie Kopenhagę. Oni musieli wycofać się do Kopenhagi prawdopodobnie. Tak jest, ale my z Kopenhagi mamy już drogę lądową. Więc, jeżeli mamy teraz z Kopenhagi drogę lądową, to nic, tylko się wbijać. Boże święty, co wy tutaj zrobiliście najdroższego? Mamma mia. Ciężarówki, tak? Maryś, niech idą. W sensie to powinno być na odwrót, że to Maryś powinni walczyć, a ciężarówki powinny jechać.
Chyba, że przeżywam ciężarówek trochę brakuje. Ale patrz, tak czy siak tutaj się wybijemy znaczną kolejną część siły niemieckiej armii. Wehrmacht upadnie. Ile mam tutaj? 14 minut. Dobra. Cały czas muszę po prostu, wiecie, kontrolujemy. Bo jak będzie za długo, to też nie jest fajnie. Co tutaj moglibyśmy zrobić? Oczywiście pamiętajcie, że zostaje kwestia, czy rozbijamy później Komintern, tutaj Związek Radziecki, i uczyniamy Rosję piękną i demokratyczną bez agentów KGB u władzy co kilka lat. Takie info co najnowszych wyborów, oczywiście co do teraz w Rosji. Podbiliście tu? Jeszcze ich nie podbiliście? Jak oni się bronią w tej Kopenhadze? Odbijcie Kopenhagę! What are you doing? Wszędzie mamy przewagę liczebną, powietrzną? No w sumie mamy. Przegrywamy. Gdzie przegrywacie? A tak tutaj, tak? Dobra, stójcie. Nic nie robimy. Oni tutaj po... Nasze wojska kolonialne plus innych jeszcze to jakoś stoją, ale panowie tu stójcie. To jest najlepszy front. Dobra. Skoro oni są głupkami takimi, to moi drodzy, wiecie co? Raz, dwa, trzy. O, to jest piątka. Dołączcie do frontu tu. Jeden oddział z tego też tutaj dołączy. Oczywiście Neil Rich, usuwamy wam ten rozkaz stąd. Bym, a reszta może podejść pod ten. O. Oczywiście co później dostajemy takie dodatkowe siły, to niektóre wysiemy do Singapuru, a niektóre troszkę w innymi rejony. 236 bombowców mamy w zapasie. Bombardujemy Niemcy naprawdę rewelacyjnie. A czy moglibyśmy również tak samo rewelacyjnie bombardować Japonię? Oczywiście na razie jeden bombowiec jest, bo tam były same Halifaxy. Ale gdybyśmy sobie zwiększyli to do setki, to moglibyśmy już zacząć jakoś bombardować naszych przeciwników japońskich. Kiedy już skończy się wojna w Europie, zaczniemy robić operacje w Azji. Na razie tam Hongkong to chyba zapomniał, bo sobie o tym, że jesteś jak Hongkong. A ja nie mam zamiaru przypominać. Oj, ciołki, my wam tu nie pomożemy w tym kociołku. My wam tutaj zupełnie nie mamy jak pomóc. Amerykanie widzę, że przybywają z nowymi siłami. No ale trudno, chociaż wiecie co, jest jak pomóc. Tylko trzeba naprawdę tutaj zaangażowania dużej liczby wojsk. Dobra, zaatakujcie ich. Dajcie im radę, prawda? Uratujemy te wojska. No idźcie tu i atakujcie. Musimy, no, że damy radę uratować. Dacie radę, dać? Nie daliście rady, Boże. Czemu się wycofaliście? Czemu się wycofaliście? Tego nie ogarniam. No nic, to jak się wycofali, no i straciliśmy tam parę dywizji, które mogą nam zawsze jakoś odsłaniać. No już trudno, no. No zdarza się. Takie są ofiary wojny. Dobra, reaktory atomowe. Tak, żeby szybko wejść w atomówki. Tutaj sobie odbiliśmy Danię i Kopenhagę, zatem Duńczycy będą mogli stawiać nowe siły, a Niemcy cały czas się bronią. Mamy coraz mniej tego manpowera. Przeszkadza mi to mocno. Znaczy, przestraciliśmy już 500 000 żołnierzy, a dalej mi to... A wiecie, co mi to przeszkadza? Bo ja nie chcę rekrutować nowych dywizji. Ale już macie, podchodzimy pod Szczecin, Berlin jest coraz bliżej. Polska to jakoś się broni. Broni. Czy wy się wycofujecie? Dlaczego wy się wycofaliście? Przecież wy macie zaopatrzenie i tak dalej. Proszę mi się stąd nie wycofywać. Boże święty. Cholery jedne. Będą mi uciekały z pola bitwy. Gdzie są oddziały NKWD, kiedy tego trzeba? Bo tu nawet na rozstrzelanie się nie pisze, ja nie wiem co oni w ogóle zrobili. Walczyli pełna organizacja, a uciekamy. Ja chyba nic nie kliknę, prawda? Wiecie co? Możemy teraz sobie rozszerzyć ten front. Tak. Nie. Tu. Chwila, inaczej. Tyk. Ale wszystko ja bym chciał zaznaczyć. Dobra, nieważne. Zróbcie już to tak. Będziecie bronili wszędzie oprócz tego Gdańska. Dobra, wiecie co? Może wy podejdziecie tutaj tyk. A wy zatkujcie z tej strony. Te panzery niemieckie przebijamy już nie tak łatwo. Potrzebujemy lepszych działów. Czyli tak już są produkcją czołgów, że mogą spokojnie nas przebijać. Że my ich nie przebijamy tak bardzo jak wcześniej. Okej, spoko. Ale wy nie macie organizacji, więc my was raczej pobijemy łatwiutko, a Berlin już się zaciska z dwóch stron. To nie Armia Czerwona napływa ze wschodu. To Armia Brytyjska była. Taka była historia. Tylko wiecie, no... Związek Radziecki okłamywał naszą historię cały czas. No i dzisiaj tak się uczy historii, że to Armia Czerwona przybyła. To nie była Armia Czerwona. To byliśmy my.
Hej. Dobra. Cały czas wygląda. Widzicie, sytuacja jest naprawdę klarowna. Palpa coś, tutaj coś bombardujemy, tam coś bombardujemy. Jak wygląda ogólnie nastawienie ich bojowe? Już minus 14,70. A wiecie, na co nastawiają te nastawienia bojowe? Na ich mobilizację, o walk, chęć walki i tym podobne. Zmniejszona chęć walki będzie skutkowała tym, że... No będą się gorzej bili. Dobra, podejdźcie, wy podejdźcie sobie z tej strony, może wyślemy dodatkowe tu już 7 sił. Może podejdźcie, wiecie co, byliście taką po prostu załatej dziurą w tej stronie. Nawet wam generała nie tam. Jesteście po prostu taką, albo dam wam kogokolwiek tam. Nie wiem, tego tam, chociaż to dowódca pancerny, to już nie tak byle kogo. Może tego pana komandosa. Żeby sobie życie zaopatrzenia było trochę mniejsze. Zważywszy, że kurde, śnieg pada. A ja chory jestem. Aaaa! No dobra, trudno. Wy się tu przebijacie i Polska jest odbijana. Polska podejdzie pod Berni czy Brytyjczycy. Znaczy to wszystko my w tym kierujemy, więc to akurat bez większego znaczenia. Ale moglibyście już podejść i cały czas podchodzić. Złączmy te siły. Zrobimy taki jeden całkowity mur, gdzie zablokujemy Niemcom dostęp do morza. Przez co, jak nie będą mieli dostępu do morza, nie będą mogli ściągać ropy z wielu rejonów, a zwanych dokładnie Kolumbią. Bo ja jestem pewny, że Niemcy kupują od Kolumbii. Dobra, nie chcę tego. Wenezuela znaczy. Nie? Skąd Niemcy ściągają gumę? Znaczy ropę? Bo Niemcy skądś muszą ściągać ropę. Serio? Z nikąd nie ściągacie? Ropy? Wytyfy. To jak oni produkują? To skąd oni mają te wszystkie sprzęty? Przecież wy nie macie rafinerii. Tyle. Dziwne. Dziwna sprawa, że nie ściągacie znikąd. Chociaż nic dziwnego, bo może i się konwoje pokończyły. Też może być taka opcja. Dobra, dodatkowe siły. Pyk. A za chwilę jednak musimy przejść na większe prawo poboru. Jeżeli nad przyszłości mamy bicie z... Nawet jeżeli w przyszłości mamy bicie z Ruskimi, albo z Japończykami, albo kimkolwiek innym, to do tego po prostu potrzebujemy zwiększonej liczby sił. Dobra, pyk. Może tutaj armia na południu też ruszy i będziemy już szli w kierunku odbijania rejonów tego. Rejonów Warszawy. O. Tego. Tej naszej stolicy ukochanej. Będziemy prowadził odbić. Wiecie co? Możesz tu wjechać? Jest! I się połączymy. Połączyliśmy się, witamy w naszej kuchni. Kolejne siły są połączone. Ta-da! Jak wam się to podoba? Taki, oni wcześniej widziałem, że robili taki fokus, wał atlantycki. No teraz mają wał atlantycki. Wała dostają, a nie wał atlantycki. Do cholery jesteś. Wiecie co? Ciężarówki. Patrzcie, to jest ten Blitzkrieg zwany ciężarówką. Jakieś wojska tutaj stoją. Może ich obkrążymy? Ciężarówka zwana pożądaniem. Zrobiliśmy cel narodowy, obrona przeciwlotnicza. O! A w sumie można to robić cały czas. Myślałem, że tego nie można robić. A gdybyśmy pływali na nich... Chwila. Sprawdźmy jedną rzecz. Jestem bardzo ciekawy. Czy wam się pompuje faszyzm? Nie. Robimy to. Będziemy pompowali was demokracja. Bo i tak w końcu nawrócimy się na demokrację, więc cały świat będzie demokratyczny i to jest w ogóle mokry sen mojego strategicznego myślenia. Ale jeżeli będziemy sobie powoli cały czas odbijali Polskę, Wisłę i tak dalej, no to... Rewelacja. Chwila, ej, ale ta Francja wisi naprawdę, trzyma te swoje siły naprawdę w dłuższych ilościach. I ruch odłączenia Indii, niestety nie integrujemy sobie Indii, oni teraz będą dostawać plusy do wyzwalania się. Niszczyciele za bazy? Nie chcę. Wiecie dlaczego nie chcę? Bo my już potrzebujemy panowania na morzu. O, i teraz będą chcieli się uwolnić od nas, że tak to nazwę. A my wam fabryki budowaliśmy, widzicie? Najpierw budujesz im fabryki, a potem chcą się od ciebie wyzwalać. Podejdziecie może z tej strony. Wiecie co? Podjedźcie tu i zaatakujecie te wojska. Może zrobicie kociołek. Kociołek, granciołek. O, super. Kolejna piechota morska tutaj. Tak sobie ich wszystkich tutaj połączymy. Nie, może kociołek się nie uda, ale podejdziemy pod Berlin. Może jeszcze teraz się uda Berlin zdobyć. Może jeszcze zdobędziemy dzisiaj.
może zrobicie to tak, może zaatakujecie z tej strony. Wy tak samo możecie zaatakować w sumie. Oni wiedzą, że nic nie mogą zrobić. Oni wiedzą, dobra, tu jest jakiś kociołek, którego nikt nie chce przejąć, ale polskie siły już powstają, widzicie? Już Polacy rekrutują nowe siły z ochotników, którzy są z Gdańska. A mówią, że Gdańsk był niemiecki. A czy to ochotnicy mają, a czy Niemcy mogli robić ochotników z Gdańska? Nie. Nie mogli, bo Gdańsk był polski. Dobra, przebijacie, przebijacie i już za chwilę Berlin is nasz. Wiecie co? Wiecie co? No to będzie potrzeba taką oficjalną muzykę. Może nie to, może nie to. To i tak. O. Dawać mi komunikat. Róbcie screeny, to jest po prostu kwestia upamiętnienia. Pierwszorzędna robota, panowie. Pierwszorzędna robota. Niemcy już powoli upadają. Utrzymujemy Afrykę cały czas. Udało nam się wyzwolić i nam się udało. To ile robimy roboty? 32% to jest prawie ile ZSRR, ale oni mają przez też bombardowania, ale mają przez straty bardzo dużo tak naprawdę tych punktów. Pierwszorzędna robota. Dobra, wyciszamy sobie do jakiegoś tam stanu. Ale żeby coś nie było za cicho, bo jest bardzo ładny hymn, niech leci. Niech nam motywuje naszych brytyjskich żołnierzy do działania. Berlin jest nasz! I będzie nasz. Wiecie co? Powinniśmy to zrobić, bo jeżeli chcielibyśmy się w przyszłości bić ze Związkiem Radzieckim, to tak czy siak potrzebujemy takich rzeczy jak na przykład właśnie te. I zapomniałem, widzicie? Będziemy potrzebowali takich rzeczy jak kwestie zaopatrzenia i logistyki. Dobra, tutaj może ktoś nie chroni ten Berlin, bo tak widzę, że kto chce trzymać Berlin? Ja nie trzymam Berlina. Dobra, przebijcie się przez kolejne 4 siły. Oni już wiedzą, że są. Oni wiedzą, że już są w rozpadzie. A my to wykorzystamy. Może jakieś tutaj dodatkowe. Dobra, zróbcie tę kampanię sygnalizacyjną. Jeden dzień, no. O, tak nagle wpadł na pomysł i to wynalazł. Tak to działało. Może to jakieś karabiny, 60... Nie, przemysł już róbmy. Patrzcie, 175 dni. Niby wiadomo, no, po co tak teraz, nie? Ale jest, nie jest tak dużo. 175 dni to czasami niektórzy muszą badać, gdy są w normalnym czasie. A my nie jesteśmy w normalnym czasie teraz. Dobra. Karabinki, przemysły. Tutaj coś. Samolotów mamy dość sporo. Myśliwców mamy dość sporo. Ciężarówki może tutaj. Większej ilości ciężarówek. To jest aluminium, ją musimy ściągać w takich ilościach. Ropę zostawmy, bo za chwilę tej ciężarówki się zrobią. Benzagi, jakieś tutaj lotniska powstają. Ale patrzcie, jak to leci. Czy naprawdę nikt tutaj nie mógł zwątpić. Boty są trudniejsze i to o wiele, ale dzięki naszym przemyśleniom i taktykom i rozgrywaniu, bo tak rozgrywaliśmy naprawdę serię niesamowicie dobrze, udało się naprawdę coś tutaj zrealizować. 17, kurde, jeszcze ich nie wystawimy. Oczywiście power nam przychodzi, prawda? Tak, jeszcze nie zostali zmobilizowani wszyscy, dopiero mała część została zmobilizowana ludzi. Podejdziecie pod królewiec, więc pyk, pyk, podejdźcie sobie tutaj. Oczywiście, co się dzieje z muzyką, że nic leci? A, Imperial March leci, ale to nie jest z Darth Vadera. Dobra, atakujecie wy teraz stąd, a wy zaatakujecie z tej strony. A wy możecie, nie wiem, w sumie lecimy pod Warszawę. Obiecaliśmy, że Warszawa będzie już nasza i utrzymamy tę Warszawę. To był nasz obowiązek wykonany od samego początku. My jesteśmy dobrymi sojusznikami. Pomimo, że nie ruszyliśmy... Nie, z początku ruszyliśmy, ale Francja od razu się poddała. Jak zobaczyła nasz korpus ekspedycyjny do Francji, to powiedziała, że woli się już poddać, niż brać udział w tej błażenadzie. Pyk, pyk. Ale mówię, to na pewno nie będzie koniec. Nawet jak pobijemy Niemcy, będzie trzeba skończyć z Japonią. A potem trzeba będzie skończyć z Związkiem Radzieckim, który jest wielki i potworny, bo jest straszny. Ale wiecie co, moi drodzy? Ja sądzę, że to będzie idealny moment na zakończenie tego odcinka. Ja byłem Szpaku Szpakowski, a to było Hearts of Iron 4 Wielką Brytanią. Trzymajcie się ciepło. Cześć!